Gość poranka dwójki. A gościem poranka jest Jagoda Szelc. Dzień dobry. Dzień dobry. Laureatka nagród za Wieże Jasny Dzień. To obraz nagrodzony za debiut, za scenariusz na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a my spotykamy się w związku z Monumentem, który już w kinach. Monument to, myślę, taka opowieść, która już u swojego zarania niosła pewien rodzaj ograniczeń, chociaż myślę, że także dużą dozę wolności dla ciebie, jako dla autorki scenariusza, reżyserki. No właśnie, bo ja bym tak też trochę nie romantyzowała tych ograniczeń tego filmu, w tym sensie, że tam były dwa ograniczenia, powiedzmy, nie? Pierwszy, który był banalny, czyli że mam 20 młodych aktorów, którzy muszą dla mnie grać. Znaczy nie muszą, bo myśmy się umówili, że jak ktoś nie chce, to nie musi. Ale są super zdolni, więc właściwie co to za rama, nie? I druga rama była ramą budżetową, bo myśmy na ten budżet mówili nanobudżet, ale ona była, ale zawsze są jakieś ramy, nie? To znaczy my się uczymy tego, żeby pisać pod budżety. To trzeba umieć robić, tak robią dobrzy rzemieślnicy, a ja wiedziałam, że mam super zespół za sobą, więc to nie stanowiło powodów do lęku, bo pracowałam znowu z Przemkiem Brynkiewiczem i z Natalią Gizną, która jest moją scenografką, Przemek jest operatorem, ale wiedziałam też, że będę pracowała z kierownikiem produkcji, czyli z Witkiem Franczakiem, który jest moim przyjacielem, i ponieważ wiedziałam, że z nim będę pracowała, to wiedziałam, że on pazurami po prostu wydrapie każdą złotówkę. Wydrapie wszystko, co się stało oczywiście. Ale jednak zatrudnienie 20 młodych, zdolnych ludzi, którzy tym filmem mają zdobyć dyplom, bo to jest film dyplomowy dla tego rocznika. To jest pewnego rodzaju ograniczenie, bo każdego trzeba pokazać, nie w epizodzie. Każdy musi mieć swoje miejsce, swój epizod, swoją etiudę, coś do pokazania. I zastanawiam się, czy to z tego powodu, czy tutaj było to jajko pierwsze być może od kury i to był ten powód, dla którego postanowiłaś opowiedzieć historię właśnie pewnej zbiorowości, być może pewnego pokolenia. Najpierw zamknąć tych młodych ludzi w busie, który przez jakąś ciemną krainę, niebezpieczną, jedzie w dość nieznanym kierunku. Oni się nie znają, a później trafiają do hotelu, niby na praktyki po szkole hotelarstwa, ale tak naprawdę ta przestrzeń i ten realizm cały czas jest gdzieś zaburzana. Więc czy to było tak, że właśnie to dało taką możliwość stworzenia i pomyślenia o zupełnie innym typie bohatera? Wiesz co, no tak trochę to powiem, trochę przekwalifikuję twoje pytanie. Otóż nie było celem, żeby oni dostali dyplom. Celem tak naprawdę tego filmu, ten film, trochę my mówimy o tym filmie, że on był filmem przy okazji pewnej rejestracji, pewnego zdarzenia, to było to, że nam najbardziej zależało, czy ja jak gdyby wyszłam w takim poszukiwaniu końca pewnej jednej bardzo konkretnej rzeczy. Naszym celem było to, że jest bardzo trudno pożegnać się z taką intensywną szkołą, czy taką grupą, którą oni stanowili. I trzeba wprost proporcjonalnie wymyślić ceremonię zamknięcia tego etapu, co często kojarzy nam się z dyplomem, czyli z jakimś naddatkiem, a chodziło o to, żeby się czegoś pozbyć i to czegoś, czego się chcieliśmy pozbyć, również ja, bo ja kończyłam tydzień później, po premierze dostałam też swój dyplom, to było pozbycie się tej tożsamości studenta, bo myślę, że też państwo, którzy nas teraz słuchacie, też gdzieś może niektórzy z was mają podobne przeżycia, że ciężko jest dostać dyplom, zbić piąteczkę w dziekanacie i powiedzieć, no to na razie teraz idę w dorosłość. Zaczynam dorosłe życie, tak jest. No, że trzeba najpierw jak gdyby zabić tego studenta kijem trochę, zrobić sobie przestrzeń na to. I też mi się gdzieś wydaje, że pod koniec tego filmu jest pewne zdarzenie, w którym oni właśnie się witają i żegnają ze sobą, ponieważ to jest scena, w której oni po raz ostatni prawdopodobnie wystąpią razem na ekranie, nie? I że to jest takie ważne, bo ważne jest też w przypadku tworzenia zespołów filmowych, bo ja nie lubię słowa ekipa,
żeby wiedzieć, jak stworzyć zespół, ale na końcu też trzeba ten zespół rozwiązać, bo ludzie muszą mieć się pożegnać. Wiedzieć, że już koniec, nie? I że są wolni, nie? I że praca nad każdym filmem to jest właściwie takie jednorazowe spotkanie, niepowtarzalne z wielu względów i z wielu powodów. To, o czym mówisz, to jest coś, co pewnie zaciekawi tych, którzy już widzieli Monument, albo da jakąś płaszczyznę do lepszego zrozumienia, jak wyglądała ta praca, jakie było jej znaczenie, ale myślę, że ono ma także bardzo istotne przełożenie już na samych bohaterów i opowieść stricte filmową, wypowiedź artystyczną. Bo można uznać, że te meandry mrocznego hotelu, którym rządzi dość surowa menedżerka, to jest właściwie taka stworzenie możliwości, aby główni bohaterowie zadali bardzo trudne pytania, bardzo niewygodne, aby zmierzyli się z czymś, co być może zawsze ich uwierało mimo młodego wieku, a czego w innych okolicznościach nie dostrzegliby, bądź nie mieli szansy wypowiedzieć. No i właśnie myślę, że myśmy też mówili na Dorotkę Kwietniewską-Łukasiewicz, która gra tą menedżerkę, że to jest taka, jak rozmawialiśmy, że to jest taka siostra Ratchet na lewą stronę, to znaczy, że ona na początku jest tym takim antagonistą, a stopniowo przechodzi w protagonistę, bo prawda jest taka, że my często uciekamy w takie mechanizmy obronne, czyli dysocjujemy się od problemów albo w wyparcie. I to jest czasami okej, jak gdyby, bo nam pozwala przetrwać, ale są takie momenty, w których my się musimy skontaktować z tym, przejść przez to, transgresować i nie ma wyjścia, nie? No jak gdyby nie poradzisz. I ta historia, czyli te takie pokoje w tym hotelu, w tym takim trochę niemożliwej tej figurze hotelowej, bo to, znaczy w tej przestrzeni, która się tak rozwarstwia. W takim labiryncie, tak, który tak, nie ma końca. Tak, nawiasem mówiąc, co ostatnio przypomniałam, jak ja w ogóle myślałam, jak ja doszłam do tego, w jaki sposób ten hotel ma wyglądać, sobie przypomniałam, że kiedyś mnie bardzo interesowało, że Łubianka, czyli to więzienie rosyjskie, mówi się o nim, że ma 13 pięter w dół i że tak naprawdę nie wiadomo, jak ono jest skonstruowane. I chyba to było, szczerze mówiąc, taki pierwowzór dla tego hotelu. I że te pokoje to są takie przestrzenie psychiczne, w których każdy sobie realizuje właśnie jakąś demaskację, nie? I to nie są prywatne rzeczy, w takim sensie, że państwo nie oglądacie autentycznych, jakichś prywatnych problemów, którzy ci artyści, którzy występują na ekranie, to wykonują, ale ci aktorzy, którzy tam dostawali zadania w tych konkretnych scenach, oni sobie tam też coś przebili, nie? Przekuli. Mm-hmm. I to są czasami takie rzeczy trudne, ale proste, jak na przykład Paulina Walędziak, która pierwszy raz występowała nago. I to było na pewno też bardzo trudne. I ja się gdzieś cieszę, że ona to zrobiła ze mną, bo mam wrażenie, że jej stworzyłam dobre warunki do tego. I ona teraz wie, jak aktor powinien być traktowany w momencie, w którym ma taką trudną rzecz do zrobienia. Nie? To znaczy, że jakieś higieny pracy, nie? Nauczyliśmy się razem. I tak dalej, i tak dalej. Ale można potraktować Monument też jako, oczywiście w pewnym zakresie, taką opowieść, czy taki portret jakiejś grupy ludzi. Nie zastanawiam się, czy używać słowa pokolenia, ale może nie, ono ma jakieś swoje zasobne. Tak. Takiej zbiorowości ludzi, młodych ludzi, którzy wchodzą w życie i których dorośli właściwie nie słyszą albo nie słuchają. Bo to jest taki wątek, który ja znalazłem przewodni. Że w tych wszystkich opowieściach to bardzo mocno przebija w pewnym momencie na pierwszym planie. Niezrozumienie przez świat dorosłych. To albo ciekawe. Albo całkowite milczenie. Jest taka scena, czy właściwie kilka scen, bo ten wątek pojawia się regularnie, opieki nad starszą kobietą, którą się wyciąga z wanny. Widzimy właściwie jej ciało, taką masę cielesną wręcz. I właściwie tam się wobec tego ciała doświadczonego, dojrzałego, odbywa może jeden z najważniejszych monologów, który pozostaje bez żadnej odpowiedzi.
odpowiedzi. Wiesz co, to jest scena o tym, że ja mam takie wrażenie, ona jest na wpół pisana z Weroniką Asińską i też Marta Wiśniewska, jedna z aktorek, która gra w kuchni, podrzuciła jeden z monologów. Natomiast to była historia, czy ta scena, czy ta komórka miała być o tym, że ja mam wrażenie, że my jesteśmy pokoleniem, które jest doświadczone traumą wojenną, nie będąc kompletnie w kontakcie z żadną wojną. Znaczy, że to jest bardzo pośredni kontakt, ale cały czas jest ona nam przekazywana. I ja chciałam zrobić scenę o tym, jak ktoś próbuje wyciągnąć od starszej osoby, jak to było, żeby w końcu to odegrać, czy doświadczyć tego. I się uwolnić od tego. A ta historia pozostaje, chociaż wiemy, że ta kobieta mówi, pozostaje, nie ma, nie? I ona tam na końcu siada i wykonuje taką figurę, która jest bardzo trudna aktorsko. Znaczy, to jest zapisane w scenariuszu. Ja pamiętam, że ja się czułam wtedy bardzo źle, jak to pisałam, bo myślałam, to tak nie można tego zapisać, czy opowiedzieć aktorowi. Konfabuluje na temat tego, jakie było życie tej kobiety. I to jedno słowo, to tak naprawdę chyba to było najtrudniejsze w pracy mojej z Werą, żeby jak to zagrać, nie? No, konfabulację. Jak zagrać konfabulację, ale myślę, że ona to zrobiła wybitnie, oczywiście. Ale to ciekawe, co mówisz o tym niesłuchaniu. Ja mam wrażenie, że to też, że oni siebie też, czy te postacie siebie też gdzieś na jakimś poziomie nie słuchają, żeby nie są później ze sobą zacząć siebie słuchać. To jest też ciekawe w kontekście tego, że to ostatnie zdarzenie, czyli ta pieśń, ta ceremonia, którą pomogła nam stworzyć Anula Skorupa, która jest trenerem takim aktorskim, nie wiem kim ona jest, to jest bardzo dziwna, dziwna rzecz, ono robi dziwną rzecz ważną. Polegało na tym, że oni mieli razem słuchać siebie, żeby sobie przekazywać pieśń, tworzyć razem pieśń. To a propos słuchania. I a propos słuchania jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że słuch jest to zmysł, który odchodzi od nas ostatni w procesie umierania i dlatego mam taki wielki szacunek do radia. Do radia, które jest w jakiejś mierze twoją historią rodzinną i do dźwięku, który oczywiście obok bardzo sugestywnego obrazu także jest ogromnie ważny. Dźwięk jest najważniejszy. Znaczy, z całym szacunkiem, ponieważ Przemek Brynkiewicz na każdym poziomie, mój operator, pracuje ze mną i jest to najwybitniejszy artysta, z jakim ja pracowałam i pewnie będę pracować, ale kadr jest gdzieś ograniczony i my mamy tego świadomość, natomiast założenia psychoakustyki i tego, co potrafi zrobić dźwięk, bo on jest wszędzie, są chyba najbardziej fascynujące, nie? No dźwięk jest najważniejszy, dlatego radio jest najważniejsze. Powiedziała Jagoda Szelc. Dlatego zachęcamy, by obejrzeć monument w dużej, ciemnej sali. Albo wysłuchać go. Albo wysłuchać monumentu takiej figury niemożliwej, chociaż monument, dokładniej postument, także pojawia się w tym obrazie. Po Wieży, Jasnym Dniu pojawiły się takie głosy, że wreszcie pojawiłaś się jako postać w polskim kinie o bardzo oryginalnym spojrzeniu. Zastanawiam się, do jakiego stopnia jesteś gotowa iść z polskim kinem na kompromisy. Z tym kinem, które z jednej strony znakomicie się rozwija, docenia oryginalne projekty, ale zmusza bardzo często do tego, żeby troszkę weryfikować też te swoje pomysły. Właściwie, wiesz, ja mam trudność z tym pytaniem, bo ja się zastanawiam, co to znaczy, po pierwsze, zdefiniować, weryfikować, kto by miał to robić. To rozumiem, że to by musiała być jakaś statystyka albo analiza. Wydaje mi się, że z pełną premedytacją dawno temu wymyśliłam siebie. I wymyśliłam sobie, że ja będę osobą, która będzie umiała i robić filmy za małe pieniądze, będzie dobrym technikiem, że zależy mi na tym, żeby ludzie mówili, że jestem dobrym rzemieślnikiem, że właściwie nie jestem od tego, żeby się podobać czy nie podobać, bo mówić w ten sposób o filmach jest prymitywne w ogóle, ale że nikt nigdy nie powie, że to jest źle zrobione. I w ten sposób właśnie zabezpieczę się przed tym, że nie będę musiała na te
jak ty to powiedziałeś? Na te... Holender, teraz mi zabrakło słowa, że nie to będę się nie musiała... Że nie będę się musiała właśnie układać, że nie będę się musiała weryfikować przed jakąś grupą ludzi. Ja się chcę weryfikować tylko przed sobą, nie? I nawet bym powiedziała tak brutalnie... Ja często też o tym mówię, ale to jest ważne chyba, żeby to powiedzieć znowu, że ja nie robię filmów dla widowni. Ja nie wiem, co to jest widownia, bo to by oznaczało, że jakąś grupę ludzi się sprowadza do jakiejś masy. Grupy fokusowej, ja wiem, nie że, daj Boże. Tak, ja wiem, kto to jest widz, nie? To jest ktoś, kto ogląda ten film. I to jest niemożliwe, żebym ja mu mogła coś dostarczyć. Gombrowicz mówił, zapraszam ciebie jako świadka swoich wzruszeń. I dlatego, że to jest wychodzenie z założenia, że ja coś mogę komuś dostarczyć, to jest raz, a dwa, że zakładanie, to jest bardzo takie silne patronizowanie tego widza, nie? Ja myślę, że widownia, czy właśnie ten widz właśnie sobie świetnie radzi, on jest autonomiczny, nie trzeba mu pomagać. Filmy nie są po to, żeby natychmiast je rozumieć. Filmy są być może po to, żeby o nich myśleć. Żeby te pytania nurtujące powracały i żeby były potęgowane wraz z rozwojem tak. akcji. I to też, myślę, jest cecha charakterystyczna tego, czym się zajmujesz, scenariuszy, historii, które chcesz opowiadać, że to, co już gdzieś nam wydaje się znajome, bliskie, łatwe do przewidzenia, nagle okazuje się zupełnie czymś innym. I to jest kolejny krok do zrozumienia, czy do oglądania, do przeżywania monumentu. Drogi widzu, zapraszamy do kina i już później prosimy zrobić z tym obrazem i z tymi emocjami to, co każdy uzna za stosowne. Przyjąć, rozważyć. Jesteś wolny, widzu. Mówiła Jagoda Szelc, która gościła w Poranku Dwójki. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Gość Poranka Dwójki.